Kasiu, wiem, że kiedy podejmowałaś decyzję o nagrywaniu podcastu, o tym, żeby zacząć robić coś takiego, byłaś w dość szczególnym momencie swojego życia. Czy możesz powiedzieć, co to był za moment? Tak, to był moment wtedy dla mnie bardzo szczególny, który pewnie stał się mniej szczególny w kontekście pandemii i tego, co spotkało wiele osób, ale rzeczywiście w 2019 w maju firma, w której pracowałam, postanowiła się ze mną pożegnać dość nagle i tak w zasadzie bez większych zapowiedzi, więc wysiadłam z tego pociągu tak dość nieoczekiwanie, no i rzeczywiście to był taki moment, żeby zdecydować, czy wskakujemy do pierwszego następnego, czy może wykorzystuję to na to, żeby jakoś zająć się tymi rzeczami, na które nie miałam czasu czy przestrzeni, bo właśnie byłam etatowym pracownikiem, więc tak, i wtedy wpadł pomysł podcastu, twój kurs. Ale kiedy znajdujemy się na takim zawodowym zakręcie, to nie jest łatwo podjąć decyzję o tym, że idę na swoje, dlatego że bardzo często takim pierwszym naturalnym instynktem jest szukanie nowej pracy, no bo często po prostu potrzebujemy zarabiać pieniądze na bieżąco, więc co takiego się działo w twojej głowie, że postanowiłaś jednak budować coś od zera i to w dodatku za pomocą podcastu, który wiadomo, że też potrzebuje trochę czasu, żeby się rozpędzić. Wiesz co, to znaczy to jest też, to była też taka sytuacja nie z tych takich granicznych albo krytycznych, bo ja cały czas byłam też wykładowczynią, więc jakby to nie był ten moment, żebym bała się, że nie będę miała za co opłacić, nie wiem, rachunków, więc to skończyła się jedna etatowa praca, ale oczywiście te inne rzeczy zostały. No i też bardzo szybko znalazła się druga firma, która chciała ze mną współpracować, ale ja mogłam już tutaj jakby ograniczyć to moje zaangażowanie, więc to było tak, że pomyślałam sobie, że albo teraz, albo nigdy. Wiesz, to był taki moment, że wiedziałam, że jak wrócę z powrotem, to obudzę się za kilka lat z takim myśleniem, fajnie, ale jednak trochę szkoda. Więc to tak poczułam, że jestem dość dużym tchórzem i sama pewnie bym na to nie wpadła, żeby tak sobie uciąć taką dużą rzecz, a pomyślałam sobie, dobra, a może to jest właśnie znak i zróbmy tak, żeby to obrócić w dobre. I to bardzo szybko w zasadzie tak zaczęłam o tym myśleć, no i tak się nastawiłam, jakoś pyknęło. Powiedz, czym się zajmowałaś, pracując na etacie jeszcze? Byłam główną projektantką, pracowałam w firmie odzieżowej, bo w ogóle jestem z ubraniami związana całe zawodowe życie, więc wykładam też projektowanie ubioru. No a od kilku lat jakby przechodziłam z takiego fast fashion, z szybkiej mody na modę bardziej odpowiedzialną, no i taką bardziej zrównoważoną. Coraz więcej o tym czytałam, coraz więcej mnie to interesowało. Już wiedziałam, że ten stary sposób robienia mody jest, no on się jakby musi skończyć. I wiedziałam, że albo ja tą złą modę rzucę, ona mnie coraz bardziej męczyła, i w ogóle porzucę całą modę w związku z tym, albo sobie znajdę jakiś sposób na robienie jej inaczej, lepiej. I jak zaczęłam o tym czytać, to zaczęłam się oczywiście dzielić tym wszystkim z moimi studentami już trochę wcześniej, a potem to był też naturalny pomysł, żeby wyjść z tym do świata, więc jakby nie musiałam się zastanawiać, o czym ten podcast miałby być, bo od razu miałam pomysł, że jeśli będę o czymś pisać albo mówić, albo rozmawiać, bo też na tym mi zależało, no to będzie jakby ten temat, więc to tak wyszło dosyć naturalnie na takim zawodowym gruncie, bo to był też, to nie był tylko zawodowy zakręt pod tytułem tracę
nie wiem, tracę jedną z jakichś ról i robię coś, żeby szybko mieć inną, ale podobną, tylko w ogóle to było takie przejście, ten zakręt był taki po całości, bo on też dotyczył obszaru po prostu, który mnie w tej modzie interesuje, więc to wszystko się po prostu zbiegło i myślę, że trzeba było te klocki po prostu rozwalić, żeby zacząć zupełnie inaczej budować. No i powiem ci, że jak usłyszałem pierwszy raz o twoim pomyśle na podcast, to pomyślałem super, to znaczy to jest na pewno taki kierunek, o którym warto mówić i który jest przyszłościowy, ale miałem poważne wątpliwości co do tego, czy to się przełoży na jakieś zawodowe propozycje, dlatego że postawiłaś się niejako w kontrze do rynku, no bo ten fast fashion, ta szybka moda dominuje, a ty powiedziałaś, nie, to nie jest dobre, trzeba to robić inaczej. Więc najbardziej zdumiewające dla mnie jest to, jak ty, startując z pomysłem takim, można by było powiedzieć, niszowym i misyjnym, jak ty to przełożyłaś na propozycje zawodowe? Jak to było? Czy ten pomysł na podcast, który miałaś na początku, to jest coś, co realizujesz cały czas według tego pierwotnego planu, czy ten pomysł gdzieś ewoluował? To jest cały czas to samo, bo ja miałam olbrzymią ochotę rozmawiać z ludźmi, którzy są ode mnie mądrzejsi w obszarze odpowiedzialnej mody. W ogóle takie rozmowy zawsze mnie najbardziej elektryzują z ludźmi, od których się uczę, więc to był taki pomysł trochę, wiesz, no nie wiem, ja się śmieję, że to jest bardzo sprytne, bo dzięki podcastowi mogłam sobie zapraszać do rozmów ludzi i mieć pretekst, żeby poznawać takie osoby, do których normalnie z jakąś taką moją nieśmiałością, o którą mnie ludzie nie podejrzewają, ale to jest prawda, no ja bym do nich nie napisała albo nie zaczepiła ich tak po prostu z propozycją, nie wiem, godzinnej rozmowy o ich życiu. Więc to, że ja nagle mogłam i cały czas to robię, po prostu zastanawiam się, z kim miałabym ochotę teraz porozmawiać i o co chciałabym zapytać. Piszę do tych osób i ci wszyscy ludzie po prostu w miażdżącej większości się zgadzają. To jest jedno z takich naprawdę moich wielkich, wiesz, zaskoczeń. A jak pytasz o to, jak to się stało, to mnie faktycznie kilka osób powiedziało, że to jest ryzykowne, co ja robię, bo jak ja zacznę, tak mówiąc, może mniej dosadnie, trochę robić czarny PR w tym moim gnieździe, no to może się okazać, że ci moi potencjalni pracodawcy powiedzą, z tą szaloną kobietą, która cały czas tutaj nam próbuje nawracać słówki. Społeczeństwo i nawracać naszych klientów, żeby nie wchodzili do naszych sklepów. Tak, tak, tylko wiesz co, ja już po prostu też czułam, że te firmy, o których będę mówić, które mnie też dużo nauczyły, bo to też ja mogę ten podcast robić dzięki też doświadczeniu fast fashion. To nie jest tak, że ja oddzieliłam to wielką kreską i mówię tylko o tym, co przeczytałam. Ja się bardzo mocno opieram na tym, czego mnie nauczyła praca w tej branży, ale to co ja wiedziałam, że ja trochę chcę robić już inne rzeczy zawodowe, no i nie wiem, chyba po prostu postawiłam na takie zaufanie, że nie może być tak, że to są tylko te firmy i tylko ten sposób prowadzenia biznesu, więc te zawodowe propozycje, które przyszły, to nie są propozycje w tym starym stylu. Mhm. One są po prostu cudowne, bo pochodzą od ludzi, dla których ten mój sposób myślenia jest okej. Więc ja po prostu nie dostaję takich propozycji, w których muszę się znowu jakby łamać albo naginać i robić coś wbrew sobie, tylko właśnie wręcz odwrotnie. Ja wreszcie czuję, że tam się to wszystko poukładało tak, że mogę robić takie projekty, które są totalnie spójne. No i to jest jakieś takie w ogóle, chyba pierwsze takie moje wrażenie w całym zawodowym życiu, więc ja jestem podekscytowana tym, że można w życiu zarabiać pieniądze, będąc sobą. I to jest w ogóle jakaś dla mnie nowość, szczerze mówiąc. No to rewelacja. A te propozycje, które się pojawiają, na czym one polegają? Co to takiego jest, jeżeli możesz coś zdradzić? Jasne. Wiesz co, jestem bardzo, bardzo dumna z mojej współpracy z
firmą ubrania do oddania, to są ludzie, którzy mają taką misję jak ja, czyli po prostu trochę chcą tą modę, w tej modzie posprzątać. No i tam zajmuję się wprowadzaniem strategii mody cyrkularnej, więc mogę tą moją teorię przekuwać w praktykę. Pracujemy nad marką, która będzie właśnie marką odzieży cyrkularnej i no, co ciekawe, właśnie Tomka poznałam w podcaście, bo zaprosiłam go do rozmowy. No i tak to się zaczęło. Podzieliliśmy się trochę pomysłami już po rozmowie i po kilku miesiącach zaczęliśmy jakoś to przekuwać na taką zawodową współpracę. No i nagle okazało się, że takich osób, które podziwiałam też jakoś tak z tego punktu zawodowego, no to są teraz z moimi koleżankami, na przykład Ania Pięta i jej podcast Muda Talks, wspaniały. No i teraz z Anią razem działamy, więc to jest jakby ten jeden obszar, ale to są też takie zlecenia edukacyjne, które mnie bardzo kręcą, czyli zgłaszają się naprawdę bardzo różne instytucje, stowarzyszenia, szkoły, które są zainteresowane no, takimi wykładami, na przykład webinarami, jakimiś spotkaniami, gdzie mogę mówić o tym, co z tą modą nie tak i pokazywać sposoby, jak to robić trochę inaczej. Więc no tak, rozwija się ta taka edukacyjna ścieżka, ale i też taka bardzo jakby praktyczna. Więc no jestem bardziej zajęta chyba niż kiedykolwiek, ale jakoś jakość jest inna tej pracy. No to super. W przypadku, kiedy zapraszasz gościa do podcastu i to się później przeradza w jakąś współpracę, no to dość łatwo wskazać związek pomiędzy podcastem a późniejszą współpracą. Tak. A w przypadku takich propozycji, jak na przykład jakieś wystąpienia czy wykłady, to czy ty wiesz, że to jest dzięki podcastowi, czy podejrzewasz, skąd masz takie, znaczy, czy to łączysz w jakiś sposób? Ja to wiem, tak, ja to wiem. To są zawsze jakby takie kontakty, które idą przez ten, nie wiem, przez profil instagramowy, który jest właśnie o odpowiedzialnej modzie, albo przez tego maila, który jest właśnie na stronie odpowiedzialnamoda.pl, więc to, bo to są zapytania dokładnie dotyczące treści, o których ja mówię, czy które przedstawiam, więc przypuszczam, że moje doświadczenie i praca wykładowczyni tutaj oczywiście działa tak uwiarygadniająco, bo wtedy wiadomo, że nie jest to dla mnie temat, którym zajęłam się rok temu, tylko jest to coś, no, o czym trochę wiem już od dłuższego czasu, ale no, to, że te propozycje pojawiają się teraz, a nie było ich wcześniej, to jest dowód na to, że to wyjście do świata no, takie właśnie robi zmiany, więc myślę, że to daje podcast, że my jesteśmy po prostu słyszalni i widzialni. I, no i potem to się, no, jakby nigdy nie wiemy, to jest też bardzo ciekawe, że nigdy nie wiemy, kto tam po drugiej stronie słucha. I no i właśnie, ja jestem wielokrotnie jakby zaskoczona, jak nagle ktoś w jakiejś innej rozmowie na przykład powołuje się na to, co usłyszał, i to jest jakieś super miłe i no i też takie trochę onieśmielające czasem. Gdybyś miała poradzić początkującym podcasterom czy osobom, które się zastanawiają nad nagrywaniem podcastów, na co zwracać uwagę na początku, żeby się nie zniechęcić, bo czasami jest tak, że nagrywamy jeden, drugi, trzeci, piąty odcinek, no i nie za bardzo widzimy jakiś odzew, więc jak to było w twoim przypadku i na czym radzisz się skupiać, żeby się rozwinąć i przetrwać więcej niż te pierwsze kilka odcinków? Ja sobie od razu wzięłam do serca to, o czym mówisz często, że kluczem jest regularność, więc postanowiłam, że faktycznie te odcinki nowe będą się pojawiały co tydzień. I to było ciężkie wyzwanie faktycznie, kilka dosłownie razy w przeciągu pierwszego roku, chyba raptem, nie wiem, trzy, nie udało mi się tego rytmu i tempa utrzymać, ale wcześniej rzeczywiście konsekwentnie się tym zajmowałam i
no widziałam, ja widziałam po słupkach, że to rośnie powoli, bo w ogóle myślę, że są takie momenty, kiedy następuje skok. Ja to widzę po wykresach, więc to nie jest tak, że mamy 50 odsłuchań, a potem 60-70, tylko mamy 70, a za chwilę możemy mieć 500, bo temat się pięknie poniesie, albo no, na przykład ktoś znany poleci nasz podcast. U mnie taki największy, pierwszy wielki pik był wtedy, kiedy Racka, która ma bardzo dużą publiczność, po prostu poleciła ten mój podcast swoim obserwatorkom i wtedy bardzo dużo przyszło do mnie nowych osób, no ale co było super, no to, że zostały, więc myślę, że mnie bardzo cieszył taki feedback, a może mówiąc ładniej, no taki kontakt bezpośredni ze słuchaczkami. Jak dostawałam wiadomość, że coś zostało u kogoś po tym, co nagrałam, to myślałam sobie, że faktycznie trzeba iść jakby w jakość, a nie ilość. I miałam takie postanowienie, że to w ogóle miałam od razu takie przemyślenia, że to nie będzie jakby temat masowy, bo nie będę rozmawiała, to nie będzie jakaś łatwa rozrywka, więc ja też nie liczyłam, że to się będzie, nie wiem, wyświetlać w jakichś milionach, ale to było bardzo fajne, że odbiór był pozytywny. Mnie jakby motywowało to, że bardzo długo i nawet do dzisiaj jakby nie spotkały mnie żadne faktycznie, nie chcę wykrakać, ale jakieś negatywne komentarze, tylko miałam wrażenie, że mówię do ludzi, którzy słuchają, jakby rozumieją też moje intencje. No i chyba co bym miała poradzić? Myślę, że jak wybieramy sobie na temat podcastu coś, co nas cieszy, nawet gdy nikt nie słucha, to możemy to robić. Czyli jakby tak jak te rozmowy. To były rozmowy, które dawały mi tyle radości, że właściwie gdybym nie miała odsłuchań, to ja już czułam się nakarmiona tym spotkaniem, tak egoistycznie mówiąc. Aha. Więc nie nagrywałam, właśnie, może to jest to, że ja nie nagrywałam do końca tak jakoś, nie wiem, pod publikę, tylko trochę bardzo chciałam, żeby to było tak ze środka. O tym, co akurat mi tam gdzieś w duszy grało. No i to chyba jest też niezmienne i może to się podoba. Powiedziałaś, że były takie momenty, że ciężko było utrzymać tę regularność. Co cię wtedy motywowało? Bo wiesz, jak to jest. Czasami, jeżeli przerywamy taki regularny cykl, to później bardzo ciężko jest się zmobilizować, żeby wrócić. Więc ciekawy jestem, co dla ciebie było takim motorem. No ja sobie wtedy myślałam o tym, co często mówiła Ola Budzyńska, pani swojego czasu, że motywacja jest przereklamowana. Po prostu trzeba usiąść i zrobić. Więc jakby nie miałam takiego poczucia, że zawsze jakoś muszę bardzo chcieć albo szukać jakiegoś natchnienia, ale też na takie miesiące albo tygodnie, albo w ogóle momenty takie trudniejsze, no zawsze mogłam otworzyć zeszyt, w którym sobie spisywałam jakieś pomysły, gości, więc nauczyłam się planować z trochę większym wyprzedzeniem. To nie jest tak, że mam 10 odcinków jakby do przodu, niestety nie, ale mam całą listę takich tematów, potencjalnych gości, jakichś takich luźnych myśli, które sobie zbieram i one na taką pustkę w głowie zawsze pomagają. Czyli jakby wtedy myślę sobie, dobra, no teraz wcześniej nie miałam jednak na to pomysłu, albo nie wiem, zawsze też w przypadku rozmówców, poza tym, że chcę z kimś rozmawiać i wiem, że to jest wspaniała osoba, tak przynajmniej mi się wydaje, to zawsze jeszcze szukam jakiegoś takiego jednego, nie wiem, tematu, jakiejś osnowy tej rozmowy, o coś, co wokół czego będę budowała te pozostałe pytania. No i czasem długo tego nie mam i tak sobie chodzę z tym, o czym chciałabym rozmawiać z panią X albo z panią Y, no ale to się mieli gdzieś pod świadomości i w pewnym momencie jakby wyskakuje, więc szczerze mówiąc ja sama jestem zadziwiona, że aż z taką regularnością to się udawało, bo no chyba
nie musiałam jakoś się bardzo pilnować, bo to polubiłam. O, może tak. Super. Po prostu. Widzisz, ile ja gadam. No, ale wiesz, gadanie to nie wszystko, bo to jest jednak dużo też pracy, tak jak mówisz, ten pomysł gdzieś dojrzewa na rozmowę. No, jest trochę takich rzeczy dookoła, więc tak. Czy były takie jakieś trudne chwile, kiedy myślałaś, że to, jednak to nie przynosi takich efektów, jakbyś oczekiwała, że to nie idzie tak szybko, jakbyś oczekiwała. Miałaś takie momenty zniechęcenia? Być może. Może liczysz, że powiem tak, ale nie miałam. No to super. Nie miałam. Właściwie, wiesz co, bardzo szybko... bardzo szybko przychodziły takie, czasem wystarczyła jedna naprawdę fajna wiadomość po odcinku, dużo częściej prywatna niż jakaś taka w komentarzu, nie wiem, pod YouTube'em, która tak dodawała skrzydeł, że naprawdę się chciało. No bo jeśli mówię na przykład o, nie wiem, o zakupach, albo o właśnie bardziej o zakupoholizmie, albo o jakimś, nie wiem, relacji z ciałem i dostaję wiadomość od dziewczyny, która mówi, że moje podcasty uzupełniają jej terapię i ona wychodzi z zakupoholizmu i stosuje jakieś przykłady czy pomysły na to, jakie pytania sobie zadawać, zanim coś kupimy, i ona z tego korzysta i to działa, to, no to jakby już nie, ja już nie potrzebuję większej motywacji. Jak wiem, że to nie jest taka mała rzecz, że ktoś tam, nie wiem, miał trochę przyjemniejszą kawkę na tarasie, bo coś mu tam ględziłam do ucha, tylko jak myślę sobie, że ktoś naprawdę po drugiej stronie ma jakieś większe wsparcie, no to to jest w ogóle nawet więcej niż ja oczekiwałam. I, no i to są takie momenty cudowne, gdzie no jakby widać, że tam po drugiej... Ja myślę, że w ogóle podcast jest bardzo intymnym takim spotkaniem. Bardzo. To, że my się często właśnie nie widzimy się, ale no, to jest takie od ucha do ucha, tak jakbyśmy trochę do siebie szeptali, więc wydaje mi się, że bardzo łatwo się buduje jakąś taką, wiesz, relację. Ja słuchałam twoich podcastów wiele lat, no i teraz wydaje mi się, że po prostu cię znam. No tak, 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 to coś w tym działa. Jest, rzeczywiście, zgadza się. A gdybyś miała zmierzyć sukces swojego podcastu, to czym go mierzysz? Co dla ciebie jest takim wyznacznikiem, że wiesz, że to jest dobra inwestycja twojego czasu i twojej energii? Mhm. Wiesz co, najbardziej mnie cieszy, że w takim dość krótkim momencie udało mi się jakby dołączyć do grona ludzi, których się dzisiaj, w 2021 roku, zaprasza do rozmów na przykład o przyszłości mody. Jeśli jest debata o minimalizmie, którą na przykład taki cały cykl zorganizował, czy właściwie obmyślił Filip Springer, i ja mam przyjemność tam wystąpić, no to myślę sobie, że no to właśnie dzięki temu, że wcześniej porozmawiałam, poznałyśmy się z Karoliną Sulej i, no i gdzieś trafiła na mnie, bo my po prostu, no jak będziemy siedzieć w naszym, wiesz, kąciku, no to być, choćbyśmy mieli najbardziej genialne myśli, jak się nimi nie podzielimy ze światem, no to nic się nie wydarzy, więc współpraca z Fashion Revolution, współpraca z Fairtrade Polska, wiesz, takie opiniotwórcze też środowiska i osoby, które się tym tematem zajmują i które ja bardzo podziwiam, jeśli one są ciekawe tego, co ja mam do powiedzenia i jestem zapraszana do różnych inicjatyw, też niekomercyjnych, w których bardzo chętnie biorę udział, bo to też nie jest tak, że to są tylko zawodowe propozycje. Dużo więcej jest niekomercyjnych i takich no pro bono, ale gdzieś to się niesie, więc wydaje mi się, że to jest chyba takim największym moim zdaniem jakby taki miernik sukcesu, że udało mi się no jakby to raz, że poznać tych wszystkich wspaniałych osób, a dwa, że jakby być słyszalną i działać w tym takim fajnym kawałku
świata modowego, który mnie najbardziej jakby interesuje. Więc poza oczywiście wszystkimi słuchaczami, słuchaczkami, którzy mnie napędzają, to jest też to, że jakby to uznanie idzie i od słuchaczek, ale też i od osób, które są jakby ekspertami, ekspertkami branży, więc tak z dwóch stron. I to mnie, z tego jestem bardzo dumna po prostu. No to rewelacja. Gdybyś miała podsumować ten swój dotychczasowy okres nagrywania od początku do teraz, to jaka była najistotniejsza zmiana, jaka w tobie zaszła? Trudne pytanie. We mnie... No po prostu to był chyba proces takiego budowania właściwie zaufania, że najwyraźniej nie wiem, umiem to robić. Miałam też taki moment, że wydawało mi się, że może skończą mi się tematy albo może skończą mi się goście. Więc był taki moment, kiedy myślałam, ojej, dobra, to jeszcze chyba dwa odcinki mam pomysł, ale co potem? I następował jakiś taki rodzaj paniki. To tak było zwłaszcza na początku. No i mnóstwo takich małych takich przełamań, jak na przykład zaproszenie pierwszego gościa. Ja na początku rozmawiałam z moimi przyjaciółkami, bo wiedziałam, że będzie mi najswobodniej, czego w sumie nie polecam, bo szłam trochę na żywioł, a potem się nauczyłam, że jednak trzeba się przygotować i że te rozmowy, w których mam pytania, wychodzą ciekawsze też jakby tak. Więc myślę, że nie ma takiego jakby momentu zwrotnego, w którym coś się mocno zmieniło, ale chyba z każdym jakim kolejnym odcinkiem po prostu człowiek jakoś się, nie wiem, wyrabia, chociaż ja jestem cały czas podekscytowana każdą rozmową i nie ma w ogóle mowy o jakiejś rutynie, to nie.